Witam, taki nieskończony jeszcze dawny Bea Black. Posłuchaj, myśmy już rozmawiali. W tej chwili masz taki czas, który właściwie powoduje to, że jesteś najsilniejszy. To, co zbudowałaś teraz, powinnaś utrzymać. Utrzymać za wszelką cenę. I tym bardziej przygotować się do pewnych przemian, które będą, ale one będą za jakiś czas. Za jakiś czas, który pozwoli tobie na, przypuśćmy, na nowe życie. Na nowe życie pod każdym względem. Przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. To wybierasz za każdym razem wolność i niezależność. Już jesteś po pewnych formach rozliczeń i teraz wolno ci wybrać to, co należy do ciebie. I to do ciebie masz na to czas mniej więcej około 2 lat, przez 2,5 roku, za te 2 lata, będzie okres takich bardzo mocnych przemian i potem następnie wejdziesz w okres, który będzie trudnym okresem. Czyli dokładnie po 5 latach od dzisiaj. Ale pamiętaj o tym, że ten okres trwa dosyć długo i on będzie trwał przez równe 5 lat. Więc musisz się przygotować na to, że masz w rzeczywistości 5 lat w tej chwili. W tej chwili właściwie 3 lata sielanki i 5 lat bardzo poważnej. Przepraszam, troszeczkę więcej. 5 lat masz sielanki, a potem 5 lat trudnego okresu. Trudnego okresu, który jest zarówno jak i w zdrowiu, tak i w problemach, jak i w decyzyjności. I teraz bym poprosił cię, że w ciągu tego okresu będziesz wszystko materializować. Będziesz zbierać sobie środki na przetrwanie za te 5 lat. Przez następne 5 lat, przez następną 5-latkę, nazwijmy to tak po dawnemu, pójdziesz do szkoły i zaczniesz studiować. I proszę cię, będzie to wielkie wyzwolenie dla ciebie. Za 10 lat spotkamy się i wtedy porozmawiamy, jak było ciężko w szkole. Cóż, czasami niektórzy mają to szczęście, że w pewnym wieku muszą się nauczyć uczyć. A to jest największym szczęściem w całym naszym życiu. Tym wewnętrznym, osobistym. Nawet nie zdajesz sobie w tej chwili sprawy, jak za 5 lat popędzisz do szkoły, jak przedszkolak, który idzie do szkoły podstawowej z wielkim tornistrem. Trzymaj się i powodzenia. Cześć. I w razie czego zawsze możesz do mnie tutaj zapukać. Zresztą telefon już znasz. Cześć.